dary, coś nas tworzy i ocali. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo często podkreślał w niektórych dokumentach w ciągu dnia, chodzi o takie nieustanne zwrócenie się do Boga. Najczęściej myślimy tak, teraz jemy się na mnie, potem jest czas na to, potem idę oglądać telewizję, potem słucham radia, potem czytam gazety, a bardzo trudno nam jest wejść w takie myślenie, żeby nieustannie się modlić. Do kogo się zwracam, jest ta modlitwa Ojcze nasz. I to zwłaszcza widać w modlitwach, które używamy podczas mszy świętej. Z Duchem Twoim. Bracia i siostry, ostatni dzień naszych świętych rekolekcji paradialnych, serdecznie wszystkich zgromadzonych, paradnych gości, w szczególny sposób pielgrzymów z Gdańska, którzy tutaj przez ostatnie dni też odbywali swoje święte rekolekcje w naszym pasztorze. Bardzo tę mszę świętą sprawuję za wszystkich paradnych, szczególnie za tych, którzy nie
sercu. Tak jak czasami przyglądamy się w lustrze, żeby zobaczyć nasze odbicie, jaka jest nasza twarz, tak i próbowaliśmy wsłuchiwać się w Słowo Boże, aby zobaczyć nasze serce, jakie ono jest, czy jesteśmy bliscy czterec od Boga. Prostowaliśmy nasze drogi przed Panem. I dlatego zobaczyliśmy też, jak ważne jest słuchanie ze zrozumieniem Słowa Bożego. Arcykapłanie Nowego Przymierza, chwalimy Ciebie, prosimy, wspieraj nas w sytuacji, a w ordynarii, żebyś pokochał Ciebie. I miej w opiece całej wyborze naszej dziecy. Zbawco, usłysz nasze wołanie. Sprawco, usłysz nasze wolę. Boskie odkrycielu, chwalimy Ciebie i prosimy, spojrzyj na parafę przeżywające tylko postne rekolekcje. Mamy tutaj przedstawicieli głównych światów dobra i zła. Wiedźma przedstawia świat zła, król Baron, który jest logo naszego muzeum, świat dobra, no i wszelkie jakieś tam przekazy właśnie wprowadzają się do tej walki między dobrem a złem i zawsze zwycięża oczywiście dobra.